dzisiaj trzeba się zająć trochę inną sprawą, mianowicie muszę wymienić koła na zimówki. A te zimówki mam przygotowane tutaj, dwa komplety. W obydwu autach będę to wymieniał. No to takie już widzę liche. Strasznie, że aż głupio to montować, słuchajcie, bo właśnie tych opon nie ma. No ale lepsze takie jak żadne. Na razie to wymienię, założę, a potem trzeba będzie jechać, słuchajcie, do wulkanizacji. No, szykuję się, tak jak wiecie, już do wyjazdu. Różnych, bo widzę, że to Was zainteresowało. No i w związku z tym to, co jeszcze wiem na temat czy Zetora, czy Ursusa, to się z Wami tym jeszcze podzielę. Na razie trzeba, widzicie, no nie mam na nic miejsca i stąd muszę część rzeczy wywieźć, zamienić, wymienić, czy cokolwiek, jak to jeden taki mówił, też widziałem, i tym podobniej. No ale dobra. O, dobra, to ten wózek warsztatowy damy tu. Maska tu. No i słuchajcie, błotniki od 28. To są bardzo dobre rzeczy. Zwłaszcza, że oryginalne. Ale jakie to ciężkie, słuchajcie, bo oni to robili, blachę. Grube takie, się nie dziwię, że 60 lat i rdza nie bierze, bo jak mam wziąć? Dzisiaj zrobimy coś takiego, postaram się odnowić to szkło, przepraszam, odblask. Chodzi o to, że no nie chcę tego chromować, a to jest mi potrzebny odblask właśnie do tego Ursusa do 25. No i tutaj kupiłem taką miękką szczotkę na drucianą mosiężną, taka żółta, nie wiem, czy ona jest to pokryta mosiądzem, czy jest mosiężna. No, ładna pogoda, fajne słoneczko wyszło. No i zobaczymy, jak to pójdzie, słuchajcie. Zawsze to będzie, cokolwiek bym z tym nie zrobił, myślę, że będzie lepsze niż jest teraz. Także zobaczmy. Włączymy na dwójkę. No coś tam wychodzi, ale widzicie, trochę słabo. No ale, no trochę mi to zajmie dłużej niż myślałem, no ale jakoś tam ten błysk widać. Dobra, pobawimy się tym później. No w każdym razie, co chciałem Wam powiedzieć, jadę w niedzielę, tu sobie przygotowałem opony, jutro będę zmieniał. No ale zobaczmy jeszcze,
jechać u Zetora. Zamontowałem fotel taki, jak powinien być. Tutaj macie, zobaczcie, jest tutaj kluczyk, ten pierwszy model taki, jak powinien być. Co jeszcze? Tu chciałem tutaj ten wąs kierownicy, się z nim męczę, żeby go odbić, bo tam był troszeczkę przerobiony, przespawany, ale tego nie mogę sobie z tym tak łatwo poradzić. No i co? W sumie poza paroma drobiazgami Zetor wygląda na złożony. No nie zdążyłem jeszcze tych hamulców tutaj, tych taśm, przepraszam, założyć. Co tam jeszcze brakuje? No tu wiadomo, głowica i uzbrojenie tej głowicy w kolektory, podłączenie przewodów pompy wtryskowej. Tu brakuje jeszcze filtr paliwa, ale on też dostanie ten filtr paliwa. No i słuchajcie, założyłem na razie ten filtr powietrza. To nie jest od niego, to jest filtr bocianowski, ale założyłem taki, jaki miałem, ponieważ szukałem tamtego filtra, niestety go nie znalazłem. Także założyłem to, co jest. Tu powinien być trochę inny, ten właśnie bez tej szklanki. I on się tu jeszcze różni tym mocowaniem. Tutaj widzicie, ten filtr się, ta część zakłada się na górną, natomiast tamte są dwie do siebie i łączone taką opaską. To jest do tego modelu. No i co jeszcze? No tyle, jeśli chodzi o Zetora, to co zdążyłem tym razem przygotować. Myślę, że jest fajny. Mi się w każdym razie podoba, jestem zadowolony z tego. No mówię, po powrocie spróbuję go skompletować do końca. Może w międzyczasie kupię jakieś części gdzieś i będzie można coś zrobić. No co do Ursusa, to trzeba się jeszcze trochę tutaj pobawić w to składanie. Nie wiem, może jeszcze jutro. Zresztą muszę najpierw się zająć tymi oponami. Dzisiaj chciałem to zrobić rano, ale był trochę mróz. Jakoś nie miałem nastroju. Może przez ten wyjazd, nie wiem. No w każdym razie zajmę się tymi lampami. No trzeba będzie to prysnąć jeszcze jakąś srebrzanką albo czymś. Albo zobaczę, jeszcze może wezmę gładki papier, to będzie lepiej. Zdrowe to jest, to nie jest jakieś tam przegnite czy coś, ale porzewiałe, no co zrobić, chromerza. Najlepiej byłoby to dać do chromowania, ale nie chcą brać. Myślałem, że te lampy zamontuję, a tutaj papka. No zobaczymy, co się da zrobić. No i tyle, no. Zszedłem sobie do piwnicy, bo tam trochę zimno. Tutaj taki prowizoryczny warsztat, jeszcze nieskończony. Ale o, widzicie, tu sobie jeszcze robię takie dwa podnośniki firmy Skamet, 10-tonowe, świetne podnośniki. Mam jeszcze jeden taki, ten sprawny, ale te muszę jeszcze dwa zrobić. Też nie mam na to czasu. No a cóż, zrobię. Na razie tu jeszcze chcę spróbować z tym. Tu wziąłem sobie trzy różne papiery, widzicie, 240 jako taki gruby. Ten wodny to już jest w ogóle, co to jest, 240. No i tu 400. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Bo szczotka jest taka trochę za delikatna. Rdza się tutaj trochę, no niby nie wgryzła za głęboko, ale jednak zrobiła na tyle tutaj szkód, że nie jest to łatwe oczyścić.
zburzone. No tak, żeby pozbyć się rdzy, to się da, ale trzeba będzie to prysnąć srebrzanką, jakąś chromem, tym w sprayu takim, może to jakoś będzie wyglądało. Wygładzone, słuchajcie, tyle o ile, ale no, to nie jest odblask. No. No to jest tylko w tej chwili przygotowane pod ten chrom, czy srebrzankę, czy jak to tam się nazywa. No widzicie, tu mam taką jeszcze kiertarkę stołową. Kupiłem parę miesięcy temu, no ale fajna taka dla mnie wystarczy, słuchajcie. Jak potrzebuję sobie coś tam zrobić, tutaj stół podnoszę, opuszczam, jego można tutaj też wrócić, ale to no i co, głowica chyba się też obraca, tak, widzicie, głowica też się obraca, także to jest fajnie, wszystko działa, chodzi nawet, o, także nie jest zbyt głośna. O, muszę to, słuchajcie, bo tu widzicie, to właśnie tego szukałem. Madełko z tyłu, do tego, żeby można to było opuścić bądź podnieść do góry. No. I żeby to nam nie latało. O, dalej. No to tylko taka dygresja. Co tutaj z tym? Byłem dzisiaj w hurtowni też po tą srebrzankę, słuchajcie, no ale nie mieli. Stąd też nie przyniosłem jej teraz, no i co, i wychodzi na to, że no nie zdążę tego zrobić. Albo wiecie co, może pojadę jeszcze do Trzebnicy, tam jest taki duży sklep, powinien to mieć. Myszy cholerne się znowu tutaj gdzieś zagnieździły. No widzicie, i takie to jest życie. Trzeba tutaj ze wszystkim walkę podejmować, no ale co? Inaczej to by się coś nudził, nie?
przygotowane, oczyszczone, wstępnie odkurzone, można by